Minęło trochę czasu od mojego pierwszego kontaktu z grą Star Trek Ascendancy. Długo czekałem, aż ponownie będziemy mogli zagłębić się w ciemność kosmosu, bo nasza pierwsza partia była grana na skróconych zasadach i nie dokończyliśmy. W tym miesiącu udało się zmierzyć z moimi Nemesis na planszy i rozegrać pełną partię, która wbrew obawom nie trwała tak długo, a przysporzyła nam mnóstwo frajdy. Tak dużo, że gra zostaje moją grą miesiąca. Star Trek Ascendancy to w tym momencie gra dla trzech graczy, która jest rasowym 4X i żadnego X tutaj nie brakuje. Możemy więc grać Federacją, Romulanami i Klingonami w celu podbicia kosmosu. Najbardziej wymowną częścią tej gry jest eksploracja. Zaczynamy bowiem z trzema planetami i to gracze będą na planszy umieszczać nowe, nieodkryte krainy i tylko umowne, ostateczne granice planszy dyktują, gdzie nowe planety będą się pojawiać. Każda gra będzie miała zupełnie inny układ i będzie przez to miała inny przebieg. Każda rasa ma swoje mocne i słabe strony. Federacja będzie podróżować w nieznane, zdobywając punkty za odkrywanie nowych cywilizacji. Trzeba tylko uważać, żeby za daleko się nie zapędzić, bo może się okazać, że ktoś puka do naszego domowego świata i chce go podbić. Wtedy będzie trzeba postarać się o szybki powrót do domu, bo podbój wszystkich domowych planet jest jednym ze sposobów na wygraną. Tutaj Klingoni wielą prym i będą zdobywać punkty za niszczenie flot przeciwników. Romulanie są rasą technologiczną i zdobywają punkty za rozwój technologii, ale wszyscy gracze będą chcieli przede wszystkim rozwijać swoje imperia, często podbijając inne światy albo wzbudzając rebelie i przejmując światy przez negocjacje. Star Trek Ascendancy to trochę taka gra typu piaskownica, w której możemy robić wiele, nie zawsze słuchając się tego, co mówią nasze zdolności specjalne. Dla fanów gatunku obowiązkowe, bo na kartach zobaczycie znajome twarze z różnych pokoleń Star Trekowych, będziecie przeglądać karty w poszukiwaniu Spocka czy innych ulubionych postaci. A pozostali gracze? Też powinni spróbować, bo rewelacyjny sposób budowania planszy i czysta zabawa wypływają wręcz z gry. I nawet jak nie wiecie, co to będzie znaczyć, to na pewno w czasie gry zakrzykniecie w gniewie: KON!